Nauczanie domowe, 2 lipca, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 9, wersety od 1 do 8. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone ci są twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Jezus przychodzi do swego miasta, czyli do Kafarnaum. Czytamy w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza, że właśnie Jezus opuścił Nazaret i osiedlił się w tym nadmorskim dla Żydów mieście, nadmorskim, bo Jezioro Galilejskie było uważane za morze. Stąd to przyjście do Kafarnaum, wiemy, z tego miejsca ciemności, z pogańskiego drugiego brzegu, wywołało od razu poruszenie i przyniesiono Jezusowi człowieka, który był sparaliżowany. Ewangelista podkreśla, że Jezus, widząc ich wiarę, czyli nie tego chorego człowieka, ale tych, którzy go nieśli. Potrzeba wiary naszego środowiska, żeby nas czasami przynieść do Boga. Potrzeba wiary naszych bliskich, abyśmy mogli zyskać na nowo kontakt z Bogiem. To ważne, że to, w jakim miejscu jesteśmy, w jakim środowisku żyjemy, wpływa na naszą kondycję duchową, jak widać, również fizyczną. Dbaj o swoje środowisko. Dbaj, aby mieć takich przyjaciół, którzy są wierzący, którzy w razie czego przyniosą cię do Jezusa. I ty sam bądź takim wierzącym. Bądź tym, który niesie przyjaciela, gdy zasłabł, gdy się potknął, gdy się pogubił, do Jezusa. Gdy patrzymy na działanie Syna Bożego, odkrywamy dwa pierwsze słowa, którymi się zwraca do tego chorego człowieka. Ufaj, synu. Nie są to przypadkowe słowa. Kiedy Jezus spotyka kogoś, te słowa rozpoczęcia są kluczem. Tak jak powiedział do Zacheusza, że chce do niego przyjść do domu, tak jak przyszedł do apostołów, kiedy byli zatrwożeni, powiedział: nie lękajcie się. Pierwsze słowa Jezusa w wejściu do serca ludzkiego są otwierające. Dlaczego Jezus powiedział ufaj? Ponieważ ten paralityk myślał: Bóg mi nie przebaczy. Jestem stracony. Już wszystko jest zrujnowane w moim życiu. Duchowym, psychicznym, fizycznym. Nie mam szans, nie mam po co żyć. To jest do niczego, co wszystko we mnie jest i co się wydarzyło. Ten człowiek, nie ma wątpliwości, miał rodzaj natrętnych myśli. Rodzaj uderzenia we wnętrze tak wielkie, że po prostu zwątpił Bożą miłość, w Boże miłosierdzie, w możliwość wyjścia z tej sytuacji, w której się znalazł. Dlatego usłyszał: ufaj. Dlatego Jezus przyniósł mu na nowo możliwość zaufania Bogu. I drugi wyraz: synu. Skąd się wziął? Pamiętamy przypowieść o synu, który wszystko utracił. Nazywamy go marnotrawnym. Już nie jestem godzien nazywać się synem. Jestem niewolnikiem.
I to był ten przypadek. On uważał, że jest nikim. On uważał, że wszystko stracił. On uważał, że nie da się już nic zrobić, więc nie ma sensu myśleć o sobie jako o cząstce narodu wybranego, o tym, że jestem dziedzicem tych obietnic wspaniałych, o tym, że Bóg nazywa nas, ludzi, swoimi dziećmi, że ja mogę myśleć o sobie syn względem Stwórcy. To już przeszłość, to nie wróci. Tak myślał ten człowiek. Dlatego Jezus mówi mu synu, żeby na nowo obudzić w nim tę świadomość, kim naprawdę jest. Myślę, że Jezus znał jego imię. Dlaczego? No bo on był z Kafarnaum, ponieważ Jezus tam mieszkał na stałe, więc wiedział, kim jest ten człowiek, wiedział nawet, z którego domu, odesłał go do tego domu. Jezus znał i mógł powiedzieć to imię, ale ważniejsze tu było to, że przywracał mu godność, że przywracał mu świadomość tego, kim jest, to poczucie wartości jako syna. Być może też ten stan chorego człowieka, stan wewnętrzny, duchowy, był związany z potężnym konfliktem w rodzinie, kiedy on nie czuł się już niczyim synem. Został wyrzucony, wydziedziczony, nie wiemy, ale wiemy, że potrzebował powrotu do świadomości, kim naprawdę jest. I Jezus przywrócił mu tę świadomość. Kiedy to uczynił, widzimy drugi proces patrzenia w serce. Pierwszym procesem było to popatrzenie. Była wiara w tych czterech, którzy przynieśli Jezusa, do Jezusa sparaliżowanego. Nie było wiary w sercu tego sparaliżowanego. Jezus wiedział, że tam wiara jest zniszczona, zdegradowana. A drugi proces, który przebiega, to ten, kiedy Jezus patrzy w serce zgromadzonych wokół Niego i widzi, co się dzieje w sercach faryzeuszów, co się dzieje w ich myśli. I Jezus mówi, czemu te myśli, że ja bluźnię, że ja mówię bzdury, nurtują w waszych umysłach. Jezus również to prześwietlił swoim poznaniem wnętrza człowieka. Więc dla nich, ale też dla sparaliżowanego, Jezus mówi, żebyście wiedzieli wszyscy, i wy, faryzeusze, gorliwi, i ty, który uważasz, że Bóg ci nie przebaczył, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Pokażę wam to, jaką władzę naprawdę mam. Więc powiedział, weź swoje łoże i idź do domu. Wstań, idź. Odpuszczone ci są twoje grzechy, a teraz możesz wziąć swoje łoże i wrócić zupełnie innym człowiekiem. Duchowo i fizycznie. Z tej sytuacji, kiedy ten człowiek zwątpił w możliwość wyjścia ze swojej życiowej sytuacji, z tego zwątpienia w sens i wartość samego siebie, z tego zwątpienia w sens życia, Jezus go wyprowadza. Jezus mu daje nowy czas i nowy początek. Ciekawym jest jeszcze trzeci element, na który chciałem zwrócić uwagę, mianowicie w oczach Mateusza to było doświadczenie Kościoła. Ludzie wielbili Boga, że takiej mocy udzielił ludziom. Nie ma tu mowy o Synu Bożym, nie ma tu mowy o liczbie pojedynczej, temu akurat człowiekowi w oczach tych, którzy widzieli, jak Jezus działa. Tej mocy Bóg udzielił ludziom. Chodzi o władzę odpuszczania grzechów. Chodzi o to, że sakrament pokuty, dając przebaczenie, przywraca sens życia człowieka. To Mateusz chciał pokazać i to Mateusz zawarł, ponieważ Ewangelia Mateusza jest Ewangelią Kościoła. To jest patrzenie na działanie Jezusa i równocześnie to doświadczenie jest przeniesione na Kościół, który tak samo żyje, tak samo działa i tak samo uwalnia od bezsensu, od poczucia winy i od bezradności wobec swoich duchowych problemów. W sakramencie pokuty przychodzi Jezus, który przez kapłana udziela właśnie tego przebaczenia.
Chwała Bogu, że takiej władzy udzielił ludziom.